Nauczanie domowe. 1 maja. Księga Rodzaju, rozdział 1, werset 26 do rozdział 2, werset 3. Bóg rzekł: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim płazem. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem, a dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień 6. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w 6 dniu swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia 7 po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy pobłogosławił ów 7 dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczywał po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju porządkują rzeczywistość. Starają się pokazać, jak Bóg uczynił ten świat harmonijnym, właściwym, dobrym. Człowiek otrzymuje pewien dar, prezent. Człowiek otrzymuje sposób funkcjonowania, który Bóg określa. I można powiedzieć, to obdarowanie tutaj w tym dzisiejszym fragmencie ma takie trzy linie. Pierwsza to jest obraz i podobieństwo do Boga. Druga to jest płciowość, bo Bóg stwarza mężczyznę lub kobietę. I w końcu trzecia linia to jest władza zarządzania, bo Bóg oddaje w ręce człowieka całe stworzenie. I niestety w tych trzech liniach, w tych trzech darach zdarzają się antypodpowiedzi, które dzisiaj możemy nazwać po imieniu. Pierwsza antypodpowiedź to jest ateizm wobec tego, że jesteśmy stworzeni na obraz i Boże podobieństwo. Druga antypodpowiedź to jest genderyzm wobec tego, że jesteśmy mężczyzną albo kobietą. I trzecia to jest materializm wobec tego, że jesteśmy tymi, którzy zarządzają, a nie są posiadaczami absolutnymi tych ziemskich rzeczywistości. I kiedy widzimy te zestawienia, kiedy widzimy tę prawdę i to ludzkie poszukiwanie, które niestety prowadzi nas na manowce, to chodzi nie o to, żebyśmy występowali przeciwko komuś, ale chodzi o to, żebyśmy rozumieli, jakie błędy popełnia świat, człowiek, czy jakieś te, jak to nazwałem, antypodpowiedzi, żebyśmy rozumieli, co jest istotą z kolei tego daru, tego, co otrzymaliśmy, tego, co jest naszym bogactwem. Nie skupiamy się na tym, że występujemy przeciwko komuś, tylko skupiamy się na tym, by odnaleźć to, co naprawdę nam Bóg dał, po to, żebyśmy właśnie promieniowali tym, co piękne, żebyśmy to przeżywali, nie byli w ciągłej kłótni. Oczywiście czasami trzeba odpowiedzieć, czasami trzeba dać ten argument, który jest na tyle prawdziwy, na tyle przekonywujący, że pozwalający tej drugiej stronie rozumieć, dlaczego my tak żyjemy, z czego to wynika, skąd jest właśnie to, co jest naszą podstawą działania. No i kiedy patrzymy na te trzy dary, to widzimy, że coraz bardziej możemy je rozwijać, ponieważ te trzy dary można w tym kluczu miłości rozpoznawać, bo to był motyw stworzenia. Człowiek ma ten obraz i podobieństwo no właśnie w tym, że może kochać i być kochanym. Tym najbardziej jesteśmy podobni do Boga. W tym, że świadomie, czyli dobrowolnie podejmujemy jakieś dzieło,
jakąś drogę, która oznacza, że ja dla drugiej osoby czynię coś, ponieważ jest dla mnie ważna, wartościowa, cenna, ponieważ chcę z siebie uczynić dar dla tej osoby, tak jak zrobił to Bóg. I to jest najbardziej w nas podobne. A z drugiej strony, że jestem kochany, że jestem chciany, że Bóg mnie samego chce, wybrał, chce, abym funkcjonował, abym żył, abym osiągał szczęście, ponieważ ja jestem kochany, ponieważ ja jestem chciany. W tym wymiarze miłości możemy odnaleźć właśnie to, ten obraz i podobieństwo. Tak samo jest z płciowością. Ona została dana jako pomoc dla miłości i jako sposób wyrażania miłości. To właśnie ta miłość powoduje, że mężczyzna i kobieta nawzajem sobie wyznają miłość, okazują miłość i wydają owoc tej miłości, jakim jest małżeństwo, jakim jest rodzina, jakim są dzieci. To jest to piękno, które wynika właśnie z tego obdarowania płciowością. I w końcu my jesteśmy tymi, którzy otrzymali władzę zarządzania. Z jednej strony jesteśmy pracownikiem, tym, który uprawia ziemię, tym, który pomnaża plony, a z drugiej strony jesteśmy dysponentami, tymi, którzy dzielą to, co otrzymali, co wypracowali, co zostało jako pewien skutek pracy w naszych rękach. I to tym chcemy się dzielić. I to chcemy również innym przynosić i chcemy wspólnie z innymi używać. Zobaczmy, że jeżeli coraz głębiej, coraz bardziej świadomie odkrywamy, analizujemy te Boże prawdy, wtedy wzrasta w nas te trzy wielkie przestrzenie. Tożsamość, odpowiedzialność i wolność. I właśnie o to chodzi, że kiedy patrzymy na ten biblijny tekst, kiedy patrzymy na to Boże wezwanie, które z tego tekstu wynika, to właśnie o to chodzi. O to, żebyśmy coraz bardziej, coraz świadomiej byli ludźmi. My jako właśnie osoby, my jako obdarzeni płciowością i my jako ci, którzy trzymali w zarząd to wszystko, co jest na tym świecie.